Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Nowy, stary prezydent Rybnika Piotr Kuczera tuż po wygranych wyborach zjawił się w programie Dziękuję, nie słodzę. Wacław Wrana wypytywał m.in. o to, kto w otoczeniu prezydenta ma największy wpływ na podejmowane decyzje. Nie wiem, o kim pan myśli, żonę mam jedną. Oraz o to, czy prezes klubu żużlowego Krzysztof Mrozek dostał od prezydenta ultimatum. Trochę to się, nie chcę powiedzieć, że wymknęło spod kontroli. Prezydent podzielił się też refleksjami na temat miejskich inwestycji. Myślę, że gdy Rybniczanie wjadą na tą drogę, to zrozumią, o jak potężnej budowie drogowej dzisiaj w Rybniku mówimy. Premiera najnowszego wydania Dziękuję, nie słodzę już w piątek, 2 listopada o godzinie 12. Na rybnik.com.pl, YouTubie oraz na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Piotr Kuczera w programie Dziękuję, nie słodzę. 4 dni po wyborach spotykamy się w programie. I pan redaktor Wacław Wrana przepytuje prezydenta, starego, nowego prezydenta, o zakończonej kadencji, pyta o plany na przyszłość, trochę o kuchnię i zaplecze działalności prezydenta. Zapraszam serdecznie na program. Dziękuję, nie słodzę. Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty.